Czas na spotkanie z naszym gościem, Waldemar Borysewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Dziś w naszym studiu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Nowy basen przy szkole podstawowej numer 10. Jak będzie to wyglądało po otwarciu? Słyszymy, że poszukiwane są osoby, które chciałyby pracować. Jak to będzie? Tak, oficjalne otwarcie planujemy tutaj z panem prezydentem na 2 września. Jeżeli chodzi o przygotowania, no one trwają już od paru tygodni. Dla nas, czy dla mnie osobiście brakuje, że wcześniej nie mieliśmy okazji, by nie wiedząc o tym, że ten basen będzie ośrodek sportu i rekreacji prowadził, wglądu jak gdyby w jego wykonanie, w prace budowlane czy remontowe przez okres tych półtorej roku. No ale staramy się w tej chwili poznać ten obiekt. Wcześniej oczywiście tutaj dzięki mediom ogłosiliśmy, że poszukujemy pracowników. Na szczęście zgłosiło się dosyć sporo osób, także praktycznie już kończymy tutaj nabór. Pozostają badania lekarskie i na przełomie miesięcy będziemy tutaj wszystkich już zatrudniali na umowę o pracę. No kolejny element to oczywiście doposażenie. To doposażenie zostało zamówione. W większości dociera tutaj to na bieżąco. Jeżeli chodzi o meble, są montowane, tam jakieś drobne inne elementy wyposażenia, także przygotowujemy, żeby obiekt spełniał wszystkie wymogi. Jeżeli chodzi o wstępne otwarcie tego basenu, to będzie on czynny od poniedziałku do piątku od godziny 6 do godziny 22. Prawdopodobnie będzie to połączenie szkoły z takim trochę obiegiem komercyjnym, bo na pewno w godzinach porannych czy dopołudniowych będą z tego basenu korzystały dzieci i młodzież szkół podstawowych tutaj zgromadzonych wokół szkoły podstawowej numer 10, więc na pewno szkoła podstawowa numer 7 i szkoła podstawowa numer 11. Pozostałe szkoły pozostaną przy akwaparku. No bo będziemy zapraszali oczywiście szkoły nauki pływania, pewnie klub MUX też będzie z tego korzystał. No i oczywiście osoby niezależne z miasta będą mogły skorzystać. Będziemy honorowali kartę mieszkańca, więc wszystkich chętnych będziemy z czasem zapraszać. Także oficjalne otwarcie jest w poniedziałek, a co do takiego użytkowego, to będzie to zależne oczywiście od badań, które tutaj muszą wykonać firmy, przede wszystkim Sanepid, który musi sprawdzić jakość tej wody i tutaj może być tam poślizg, powiedzmy tam paru dni, bo jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to wszystko jak gdyby będzie przygotowane na czas. Co z obiektem, co z basenem przy Wojska Polskiego? No powiem szczerze, z tym basenem przy Wojska Polskiego no jest niestety problem. My go podtrzymujemy przy życiu, nazwijmy to. Czy jak gdyby w dalszym ciągu woda się w środku znajduje. Tam co jakiś czas jest przepompowywana i minimalne ilości chloru są dodawane. No ale koncepcji na to za bardzo nie ma. No jest to obiekt dosyć trudny. Obiekt, który jest wpisany, można powiedzieć, w ośrodek sportu i rekreacji, bo nawet nie ma normalnej drogi dojazdowej. Chcąc się dostać do naszej pływalni, to po prostu przejeżdżamy przez nasze chodniki, przez ścieżki rowerowe. Nie ma tam normalnej drogi, gdzie można podjechać właśnie pod ten basen, więc czy sprzedaż, czy przekazanie dla kogoś, tak jak wcześniej był pomysł na przykład dla wojska, żeby mogło go zagospodarować, no w tej chwili jest to bardzo trudne. Jeżeli chodzi o przeznaczenie na nasze potrzeby, każdy pomysł wiąże się no, z wydatkiem iluś milionów. Najważniejsze jest to po prostu, co zrobić z tą Niecką, prawda? Niecka jest bardzo masywna, głęboka, ponad 3,80 m, typu zburzenie, zasypanie jej nie wchodzi w grę, raczej konstrukcje, które przykryją tą Nieckę, ewentualnie pomysł zbudowania hali sportowej, która tu by generowała najmniejsze koszty, no ale znając życie, jeżeli zaplanujemy nawet taki drobny remont, to po drodze wychodzi bardzo dużo innych elementów, które musimy uzupełnić, czy przystosować do obecnych warunków, które jak gdyby żąda Straż Pożarna, więc no cały czas jest to w dyskusji. Konkretnych propozycji na dzień dzisiejszy nie mamy. Jeżeli chodzi o aktualności, to widzimy, że w dniach 24-25 sierpnia w Suwałkach Łukasz Kubot i turniej, wielki turniej. Tak, turniej Reckman Cup. Myślę, że jeden z większych turniejów tenisowych tutaj w tej części Polski, północno-wschodniej. Mamy świetnych zawodników. Ten turniej już, prawda, ma pewną renomę, bo odbywa się któryś raz z kolei. Mamy tutaj dobrych i sponsorów, i patronów. Także dwa dni tego tenisa tutaj na wysokim poziomie w Suwałkach mamy, więc serdecznie wszystkich zapraszamy na stadion lekkoatletyczny. Są tam trybunki, można pokibicować najlepszym zawodnikom. Także to wydarzenie zaplanowane właśnie na najbliższy weekend. No weekend, który należy przypomnieć, że będzie ciepłym, słonecznym, więc na pewno warto do nas się wybrać.
A rozbiegane suwałki? Tak, rozbiegane suwałki to jest zakończenie, można powiedzieć, wakacji takiego sezonu letniego. To jest impreza trzydniowa, szczegółowe takie dane będą się pojawiały, czy się pojawiają już na naszych stronach internetowych i w mediach. Impreza, która odbywa się w ciągu trzech dni, bo to będzie piątek po południu, sobota i w niedzielę zwyczajowo taki bieg na wyspę ze śniadaniem na wyspie, z słuchaniem muzyki, z relaksem i też się zapowiada bardzo słoneczny weekend, więc tutaj zapraszamy wszystkich, bo będzie bieg i na piątkę, będzie i ćwierćmaraton i będą różne stoiska, różne gry, zabawy, także myślę, że to rodzinnie i bardzo atrakcyjnie w centrum miasta będzie można spędzić te trzy dni. Powoli kończą się wakacje, półkolonie. Mówiliśmy w czerwcu o nich i jak je można podsumować? Tak, praktycznie to są już ostatnie dni naszych półkolonii. No powiem szczerze, jesteśmy zadowoleni z tego, jesteśmy zadowoleni z frekwencji, bo wszystkie miejsca od razu na początku zostały sprzedane błyskawicznie. Dbamy o to, żeby jakość tych zajęć, które są proponowane przez nas i przez naszych partnerów, były na wysokim poziomie. Dbamy też o to, żeby tych zajęć była różnorodność i to jest pewna ciekawość dla dzieci i młodzieży. Po prostu się nie nudzą, prawda? Jeżeli coś się tam powtarza lub jakieś dłużyzny, są dłużyzny związane z określonym programem, no to jest wtedy nudno. U nas jest naprawdę bardzo ciekawie i tutaj słysząc wiele opinii postronnych, nazwijmy to właśnie, słyszałem bardzo pozytywne opinie, że dbamy o to, że dzieci są zadowolone i z pewnością w następnym roku, czy też na ferie zimowe, też nie będziemy mieli problemu, żeby po prostu skompletować grupy. Hostel Wigry, jakie zmiany? Tutaj też jest pewne nowum w tym roku, bo w zeszłym roku było takie próbne przygotowanie, czy zmiana, nazwijmy, właściwości hostelu Wigry na bursę szkolną. W zeszłym roku po opuszczeniu części hostelu przez Ukraińców, jedno piętro żeśmy zagospodarowali i tam mieszkało właśnie 20 uczniów dojeżdżających do miasta Suwałki, którzy wcześniej mieszkali w bursie na ulicy Szkolnej. W tej chwili miasto, posiadając taki budynek i po opuszczeniu przez wszystkich Ukraińców, przypomnę, że to stało się na wiosnę w marcu, przygotowaliśmy, czy prowadzimy remont tego budynku i przystosowanie właśnie pod mieszkania dla uczniów i w tym momencie od 2 września 50 osób będzie tam mieszkało przez cały rok szkolny, czyli do końca praktycznie czerwca. Przez pozostałe 2 miesiące ten obiekt będzie wykorzystywany na organizację, tak jak i w tym roku, na organizację obozów sportowych, no i na pozyskanie pieniążków, bo to jest też moment, gdzie możemy troszeczkę zarobić. Także obiekt to będzie, myślę, że wyremontowany, przygotowany i 2 września uczniowie zasiedlą ten obiekt. To jeszcze na koniec zapytam o wędkarzy na suwalskim zbiorniku Arkadia. Coś ciekawego udało się złowić? Chwalą sobie? Powiem szczerze, akurat miałem okazję w tym sezonie, bo ta szkoła podstawowa, czy basen przy szkole podstawowej numer 10 troszeczkę obserwuje czasu. Na razie mi tam nikt nie zgłaszał, no ale widzę tych wędkarzy tam czasami przejeżdżając samochodem, że no dochodzi do jakichś połowów, no nie mam czasu, żeby sobie pójść i popatrzeć, ale wędkarze są zadowoleni. Powiem szczerze, co roku Polski Związek Wędkarski tutaj zgodnie z naszym porozumieniem zarybia ten akwen. Wcześniej tego nie było, a przez ostatnie 5 lat jest to czynione co roku. I to jest naprawdę kilkadziesiąt kilogramów szczupaka i sandacza, który jest do tego akwenu wrzucany. Więc myślę, że tutaj wszyscy powinni być zadowoleni i na pewno te egzemplarze z czasem wyrosną, że będą to okazy rekordowe. Tego życzymy. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Waldemar Borysowicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, był Państwa i naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.